Jeszcze 15 lat temu takie osiedla jak Podzamcze nazywano betonowymi dżunglami. Teraz otacza nas bujna zieleń, alejki spacerowe obsadzone krzewami i drzewami, ogródki działkowe i książeński park krajobrazowy. Przyroda otacza nas ze wszystkich stron. Wystarczy spojrzeć do góry na przykład. Latają jeżyki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeżyki. Te ptaki takie potocznie zwane jaskółkami, to są ptaki na wagę złota, a nawet na wagę grafenu, bym powiedział, ponieważ kolorem są zbliżone. Są to ptaszki. Jeden taki jeżyk zjada dziennie około 5 do nawet 20 tysięcy komarów dziennie. Gdyby nie te jeżyki, na pewno byśmy spokojnie po tych ścieżkach edukacyjnych nie spacerowali. Bylibyśmy gryzieni nie tylko przez komary, w domach byśmy byli przy otwartych oknach nękani przez muchy, osy, szerszenie. Są przykłady, na przykład przy modernizacji tutaj osiedla na Podzamczu, gdzie pracownicy budowlani zauważyli, jak para jeżyków uporała się z całym gniazdem szerszeni. Wiemy, czym grożą szerszenie, tym bardziej, że one mają tutaj warunki w stropodachach, tych otworach, różnych szczelinach do zakładania gniazd. Są przypadki śmiertelne, na przykład ukąszenia osp. Nawet ludzie odporni tracą tą odporność. Zawdzięczamy to między innymi jeżyków. Mamy ich tutaj w Wałbrzychu, według naszych obliczeń, około kilkaset. Trudno je obliczyć, ale w każdym razie ta populacja jest dosyć duża. Jak na Polskę, tutaj mamy się czym pochwalić. Wiele państw europejskich przeznacza spore środki finansowe na budowę specjalnych wież lęgowych dla jeżyków. My nie doceniamy, co mamy. My nie musimy na razie budować wieży. Chodzi o to, żeby mądra polityka poprzez modernizację bloków, ocieplenia, żeby nie likwidować tych otworów w stropach, żeby zostawiać. Otwory nie mogą jednak być za duże, bo zamiast jeżyków w otworach zagnieździ się gołąb. Ważne jest także, aby powierzchnia otworów była chropowata, tak aby jeżyk mógł swobodnie się w nim poruszać. Nie lada problemem są natomiast gołębie, których jest sporo, a ich wylęk nie jest kontrolowany. Ale są naturalne sposoby, aby zmniejszyć populację gołębi. Na gołębie jest taka rada, że po prostu my nie powinniśmy je dokarmiać w lecie. Gołębie dają sobie w lecie doskonale radę. To są ptaki szybkiego lotu. One, jeżeli w lecie nie będziemy je dokarmiać, one tutaj, ta populacja spadnie. One się przemieszczą do pobliskich miast. Najczęściej do tych, gdzie to mają jeszcze lepsze warunki, gdzie ludzie, jak gdyby one są wpisane w tą kulturę, tak jak Wrocław, na przykład Kraków, Opole, bez problemu one tam się przemieszczą. Jest to dla nich 2 godziny lotu. I w ten sposób powoli chcę tak właśnie Państwa do tego przybliżyć. Jeżeli chodzi o gołębie, bardzo mnie proszono, żebym się właśnie w tej sprawie wypowiedział, bo mieszkańcy nie wiedzą, jak sobie dawać radę. Otóż gołębie na balkonach należy, nie ma innego jak gdyby wyboru, należy po prostu przeganiać. Jeżeli usiłują budować gniazdo, jest to zwykle kilka patyków. No niestety, póki nie złożą jajek, trzeba usuwać te patyki i w ten sposób za 3-krotnym, 4-krotnym podejściem one zrezygnują. My tu mamy również takie propozycje, jak na przykład są takie sztuczne, jak gdyby czarnowrony, zrobione z plastiku chyba, w sklepach ogrodniczych. To nie jest jakaś moja propozycja, zachęta. One działają przez kilka miesięcy. Można to na przykład na balkonie, jak komuś gołębie przeszkadzają, albo na jakimś typowym placu, takich zabaw, żeby tam nie zanieczyszczały tego placu, to można te czarnowrony, bo to jest taki, taka symulacja małego kruka, umieścić. Jest to dosyć, no, ale jak mówię, to działa na kilka miesięcy, czyli na cały sezon w danym roku. Gołębie są na tyle inteligentne, że później rozpoznają to. Natomiast można zapobiegać poprzez na przykład odgradzanie balustrad balkonów żyłkami wędkarskimi, niedrogimi, tego typu, po prostu przylepiać te żyłki bądź przywiązywać jakoś, żeby one nie mogły tam penetrować tych miejsc. I w ten sposób też się jak gdyby ich pozbywamy. Natomiast zimą, ze względów humanitarnych, oczywiście nie odradzam karmienia gołębi, bo byłoby to takim zgrzytem w stosunku naszym do przyrody. A wiem, że duża część mieszkańców
nie da się od tego odciągnąć, od tego dokarmiania. Po prostu lubią dokarmiać ptaki i pomagać zwierzętom. I to się też chwali. Pomagajmy natomiast wróblom, których populacja w Polsce spada. Wróble, choć niepozorne, są bardzo pożyteczne. Żywią się przede wszystkim mszycami, komarami i kleszczami. Wróble de facto w ogóle nie są uciążliwe dla ludzi, a wręcz przeciwnie, ja bym chciał zachęcić do kontaktu z wróblami, bo wróble są to niezwykle oryginalne takie zbiorowe ptaki, które, powiem szczerze, zawsze z podziwem oglądam, ponieważ tam u wróbli występuje tak zwany egalitaryzm, bardzo rzadko u ptaków. Jako gatunek towarzyski wróble potrafią się dzielić, nawet jeżeli są głodne, z innymi przedstawicielami tej samej gromady wróbli. Mimo że tam jest system, powiedziałbym, u wróbli taki jak gdyby wojskowy, może się Państwo tu zdziwią, ale zaraz wytłumaczę. Otóż u wróbli występują tak zwane jak gdyby stopnie wojskowe. Polega to na tym, że samczyki, które są wybarwione na taki kolor czekoladowy u góry i czarną plamę mają pod gardłem, samiczki są bardziej szare, to te samczyki, czym większa ta czarna plama, tym wyższy stopień wojskowy. Jak już taka malutka ta czarna plama jest, to jest taki jak gdyby szeregowiec, czym wyższa w tym kapral, pułkownik i tak dalej. Ja jak obserwuję wróble, to zawsze jest w ten sposób, że rzuci się na przykład jakieś ziarenka, przylatuje jakiś tam szeregowy, ale potem przylatuje wyższego stopnia przedstawiciel tego gatunku i tamten już mu ustępuje miejsca. Jeżeli są podobne stopnie, to u wróbli jest ciekawa rzecz, częste są pojedynki. Wróble toczą po prostu honorowe pojedynki, przy czym któryś wygrywa, ale pożywi się na tyle, ile mu tam starczy minimum, dopuści tego drugiego później po przegranym, mimo że tamten drugi przegrał pojedynek, dopuszcza go do udziału w tym. Wydaje się to takie humorystyczne, ale taka jest prawda. Po prostu zachęcam Państwa, że nawet na balkonach, ci co się nudzą, ci co nie boją się jakichś fobii, na tle zwierząt, kontaktu. Niektórzy, załóżmy, z jakimś brudem, taki wróbel może tam jakąś tam kupkę zrobić, nie? Co, pojedynczą, co nie jest też uciążliwe, bo można to jakoś zetrzeć, to nie jest jakiś tam taki śmierdzący przypadek. Zachęcam po drugie do dokarmiania wróbli, ponieważ warto te ptaki mieć. To są takie ptaki kumple miasta. To opisał jeszcze niemiecki znany ornitolog Brehm. Bez wróbla po prostu życie by było dużo dużo bardziej szare, przepraszam, monotonne. Ludzie, którzy się nudzą, czasami nie zdają sobie sprawy, że wystarczy na balkonie rzucić trochę ziarenek. Zachęcam takich drobnych jak kasza manna, kasza kukurydziana, bo do tych grubszych ziarenek mogą przylecieć na przykład gołębie i im to odebrać. Ale gołębie nie są w stanie wydziobać tych drobnych ziarenek. Natomiast pojawi się stadko wróbli i zobaczycie Państwo, jak one się pięknie zachowują. Te ich pojedynki, ten ich egalitaryzm, czyli mało tego, wróble potrafią adoptować ptaki z innych gniazd, czyli z drugich wróbli. Jeżeli samiczka bądź samczyk ulegnie jakiemuś wypadkowi, to pozostałe wróble tym małym się zaopiekują. I mimo że on jest jeszcze ledwie podrasta i podfruwuje, to bądźmy pewni, że zostanie zaadoptowany i wykarmiony. Warto przyglądać się otaczającej nas przyrodzie, bo wiele możemy się dowiedzieć i nauczyć. Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologicznego w Wałbrzychu zachęca do oglądania kolejnych materiałów dotyczących fauny i flory występującej na terenie naszego osiedla. A dla uważnych słuchaczy przygotowała niespodziankę. Proszę wymienić trzy gatunki ptaków, które występują w Wałbrzychu. I telefon bądź na adres proszę kierować na telewizję dami.